Sprzedaż nieruchomości przebiega zwykle dwuetapowo. Najpierw zawierana jest umowa przedwstępna sprzedaży, a następnie umowa właściwa, czyli umowa przyrzeczona. Kiedy zawieramy umowę przedwstępną? Zwykle wtedy, jeżeli strony potrzebują dać sobie czas na przykład na zgromadzenie środków, kupujący czy też sprzedający na znalezienie nowego lokum dla siebie albo załatwienie spraw związanych z przeprowadzką w inne miejsce. Taką umowę zawieramy też wtedy, jeżeli stan prawny nieruchomości wymaga jeszcze uregulowań i potrzebny jest na to czas. Również wtedy, jeżeli na przykład mamy jakieś wątpliwości co do wiarygodności sprzedającego, ponieważ było na przykład w stosunku do niego prowadzone postępowanie komornicze, są jakieś wpisy komornicze, które trzeba wyjaśnić. Co zawiera umowa przedwstępna sprzedaży? Umowa ta powinna zawierać wszystkie istotne elementy umowy końcowej, czyli kto, komu, co sprzedaje, za ile i w jakim czasie sprzeda. Nie sprzedaje, tylko sprzeda, bo to jest umowa, w której strony się umawiają na coś. Umowa taka może być zawarta umową jako umowa cywilnoprawna lub umowa w formie aktu notarialnego. I co daje nam zawarcie umowy w formie aktu notarialnego? No przede wszystkim takie mocne zobowiązanie prawne stron, które mogą na podstawie takiej umowy przymuszać jedna drugą do zawarcia umowy właściwej, jeżeli któraś ze stron się od tego uchyla. To jest jeden element. Drugi. Jeżeli w kancelarii zawieramy umowę, to tam też gromadzone są i przekazywane wszystkie dokumenty niezbędne do tej umowy, w związku z czym odpada nam ta konieczność weryfikacji wiarygodności składanych dokumentów przez jedną, jak i przez drugą stronę. Również przygotowywany jest projekt takiej umowy. Także jest znacznie mniejsze ryzyko, że zawierając taką umowę w kancelarii, że zapomnimy o czymś, pominiemy jakiś istotny element umowy, bo notariusz z pewnością podpowie nam tak, co jeszcze powinno się istotnego w takiej umowie znaleźć. Bardzo ważnym też elementem jest możliwość dokonania dodatkowego zabezpieczenia, czyli wniosku, możemy wnioskować w takiej umowie o ujawnienie zawarcia między stronami umowy przedwstępnej. Ujawniane to jest w dziale trzecim Księgi Wieczystej, wtedy jest mniejsze ryzyko, że właściciel na przykład będzie chciał sprzedać ją komuś innemu, bo jest to ujawnione w Księdze Wieczystej. Konsekwencją jednak zawarcia takiej umowy jest to, że gdyby strony chciały dokonywać zmian w takiej umowie, musi być zawarty w formie pisemnej i to dokumentem tej samej rangi, czyli również w formie aktu notarialnego, więc to jest jakiś tam dodatkowy koszt, bo w przypadku umowy cywilnoprawnej, jak strony chcą dokonać jakichś jeszcze zmian w umowie, mogą się spotkać i samodzielnie spisać aneks. Zakupu nieruchomości dokonuje się czasami raz w życiu. Angażujemy wtedy ogromne środki, czasem bierzemy kredyt na kilkadziesiąt lat, dlatego warto zastanowić się, w jakiej formie zawrzeć umowę przedwstępną sprzedaży.